Rusza potężna kampania od Crypto.com. Aritem kończy public sale, czekamy na listnik na Pancake Swap i już dzisiaj mamy informacje na temat stakingu i farmingu. Maciej Tomczyk kupuje pierwszego shitcoina, a więc zbliżamy się do końca chosy Dużo informacji z rynku i dużo pozytywnej energii. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Środa, 3 listopada. Zaczynamy nowy miesiąc. Zbliżamy się bardzo, bardzo mocno do końcówki tego roku. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z ekipą. Oczywiście przypominam, że jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz nie zapomnij zostawić subskrypcji, nie zapomnij zostawić również dzwoneczka po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. A jeżeli oczywiście uz Znacie, że te wideo jest wartościowe, nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę. Moim zdaniem końcówka roku będzie bardzo mocna, a właściwie już jest bardzo mocna. Nie tylko dlatego, że mamy sporo listingów, sporo mocnych projektów wchodzi, na których można zrobić bardzo dobre wyniki, ale również widać, że altcoiny łapią wiatr w żagle i po kolei robią bardzo mocne wyniki, idą w kierunku ATH. O tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzięki, że jesteś ze mną. Zaczynamy dzisiejszą pobudkę. Oczywiście na początku zapraszam na naszą stronę internetową, i przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Na stronie oczywiście informacje o zakończonym Public Sale, od Aritem, ale również MFT newsy które wpadły właśnie od Daniela. Także to wszystko tutaj znajdziecie. Warto również dodać się do naszego newslettera i przypominam, że. Warto dołączyć na naszą grupę na Telegram, a więc grupa Edukacja, najważniejsza grupa kryptoekipy, na której otrzymacie dużo wiedzy, dużo pomocy i dużo... Wsparcia. Dzisiaj zaczynamy sobie oczywiście od Coingecko. Zobaczymy, jak kształtują się ceny. Oczywiście, rynek jest w bardzo dobrym miejscu, jeżeli chodzi o dominację bitcoina: 41% i bitcoin jest na poziomie 63 143, a więc można powiedzieć, że wracamy. Jesteśmy 6% poniżej ATH, które było na poziomie 67 tysięcy. No i wygrzebaliśmy się z tego dołka, który był poniżej 60 tysięcy, a więc na poziomie 50. 8500. Oczywiście to, co da się zauważyć, to że wiele altcoinów radzi sobie bardzo dobrze i dzieje się absolutnie to, o czym mówię od początku tej hosty, a więc wiele pozycji robi ATH, idzie gdzieś tam obok bitcoina i widać, że wiele altcoinów radzi sobie nieźle. Oczywiście ATH zaliczyła moja Polka, również Solana jest na ATH, co mnie, słuchajcie, bardzo, bardzo cieszy. Niektórzy mówili, że to już koniec Solany, natomiast mamy nowe ATH, które. Było dwie godziny temu 232 dolary i również u mnie dzisiaj jak najbardziej realizacja zysku z Solamy, tą którą dokupowałem oczywiście na spadkach, dzisiaj się odbędzie. Trzeba się wynagrodzić. Ja cały czas trzymam się tej strategii, kiedy moje pozycje robiły bardzo dobre wyniki. Ja staram się również realizować zyski. O tym już doskonale wiecie, i zaraz sobie jeszcze o tym porozmawiamy. Jeżeli chodzi o altcoiny, Oczywiście bardzo dużo pozycji robi dobre wyniki. Z moich pozycji Solana, KryptoCom idzie bardzo mocno 0,25. Sprawdźmy, ile jesteśmy już tylko poniżej ATH 8,5% ATH było na poziomie 0,27, a więc również to, co się dzieje w KryptoCom, oczywiście ten długoterminowy plan jest bardzo, bardzo mocno realizowany. Myślę, że wiele waszych pozycji również idzie na bardzo dobre wyniki. Widać, że altcoiny zaczynają radzić sobie dobrze, mimo że Bitcoin nie poszedł jeszcze gdzieś tam bardzo mocno mamowe ATH, a więc nie przebił, gdzieś tam bardzo mocno tego ostatniego ATH nie poszedł, jeszcze ma 83, ma 100 tysięcy dolarów, to widać, że alty żyją i gdzieś tam dla mnie to jest sygnał, że rzeczywiście możemy iść tutaj w to, co sobie wszyscy planujemy, a więc w drugą kosmiczną osłonę alt sezonu. Natomiast każdego dnia staramy się przygotować, że tego alt sezonu po prostu nie będzie i uważam, że takie podejście do rynku jest to podejście zdrowe. Jest to podejście, które nie gwarantuje największych zysków, ale jest to podejście, które jest bezpieczne i gwarantuje i tak bardzo, bardzo dobre wyniki. Dobra, lecimy sobie do Twittera. Pamiętajcie, że Twitter jest tym miejscem, gdzie praktycznie co godzina, jak tylko złapię jakąś informację, zrobię jakiś ruch, daję Wam informację, a więc nie zapomnijcie dołączyć do mnie na Twitterze. Przebiliśmy, słuchajcie, 14 tysięcy osób, za co Wam serdecznie, serdecznie dziękuję. Natomiast, słuchajcie, warto dzisiaj sobie porozmawiać gdzieś tam o podziale. Portfela i o bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o inwestycje. Często oczywiście patrzymy na to, co się dzieje na rynku, i zastanawiamy się, jakie pozycje warto mieć na dłużej w portfelu. Na dłużej mam tutaj oczywiście na myśli okres kilku lat. Moim zdaniem, każdy dobry portfel jest to portfel, który jest zbudowany absolutnie od fundamentów, a więc musi tutaj być wyjście od pozycji, które przez wiele lat, w kilku cykrach, w kilku hossach, w kilku bessach pokazały, że potrafiły się podnieść. I krótko mówiąc, projekty. Które przetrwały próbę czasu. Takich projektów jest sporo, nie jest to tylko Bitcoin i Ethereum. Natomiast tutaj mamy pokazane, słuchajcie, gdzieś tam coś, co powinno dać Wam bardzo mocno domyślenia, jak 2 listopada zmieniała się cena właśnie Bitcoina i Ethereum w poszczególnych latach 2015. 2 listopada Bitcoin kosztował tylko 361 dolarów, Ethereum kosztowało 0,98, potem mamy rok 2016, tak jak widzicie, Bitcoin idzie na 740 dolarów, Ethereum idzie na 11, mamy w końcu HOSSE 2017, a więc również dla mnie data absolutna. Niesamowita, dlatego że to właśnie w roku 2017 dołączyłem do rynku kryptowalut. Bitcoin idzie na 7000 dolarów. Przypominam, że ATH było w okolicach 20 000 dolarów, a Ethereum idzie na 287 dolarów. Potem, oczywiście, mamy okres Bessy, mamy spadki: Bitcoin spada 6388, Ethereum spada na 200 dolarów. 2019 Bitcoin 9324, Ethereum 183. I rok 2020, znowu zaczynamy, słuchajcie, hossę, Bitcoin idzie na 13 550, Ethereum zaczyna wracać, idzie na 383 dolary i rok 2021, a więc obecna, niesamowita hossa, kiedy Bitcoin robi, słuchajcie, nowe ATH, a 2 listopada Bitcoin kosztuje 63 300, a Ethereum kosztuje 4 4444. To jest oczywiście dla mnie fundament, dlatego zwracam na to uwagę, że jeżeli budujesz dzisiaj portfel długoterminowy, to warto popatrzeć na wykresy historyczne, które projekty przeszły próbę czasu. Jeżeli zerkniecie na altcoiny i cofniecie się o kilka lat do roku 2017-2018, to zobaczycie, że wiele altcoinów znikło z mapy drogowej kryptowalut, gdzieś tam już nigdy się nie podniosło, a wiele pozycji oczywiście z tego głównego market-kapu, a więc gdzieś tam pozycje silne oczywiście wróciły. Natomiast Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku pozycji fundamentalnych, to, że te pozycje w kolejnym cyklu zrobią znowu niesamowite wyniki i przebiją swoje ATH z kolejnej hosty, jest oczywiście większe. A więc warto mieć podzielony portfel, warto mieć w portfelu fundamenty, zanim sięgniecie po inne rzeczy. To tak na start dzisiejszego dnia. Warto sobie to uświadomić, że gdzieś tam, czy to zwrot inwestycji z Bitcoina, czy z Ethereum, to były najlepsze zwroty, jeżeli bierzemy nie tylko pod uwagę rynek kryptowalutowy, Walut, ale oczywiście rynki klasyczne. Natomiast najlepsze, oczywiście pod względem bezpieczeństwa, dlatego że wiele altcoinów dało dużo, dużo, dużo lepsze wyniki niż Bitcoin czy Ethereum. Natomiast granie na altcoinach to jest zawsze większe ryzyko i trzeba nauczyć się na nich realizować swoje zyski. A więc główne hasło krypto.com fortuna sprzyja. Odważnym. Słuchajcie, muszę zgodzić się z, tych, z tym hasłem w 100%, dlatego że tak naprawdę, aby zrobić dobre wyniki, kosmiczne wyniki na tym rynku, a więc zbudować bardzo silny portfel, trzeba być bardzo, bardzo odważnym. Krótko mówiąc, trzeba nauczyć się działać inaczej niż inni i trzeba nauczyć się inwestować wtedy, kiedy na rynku jest strach, kiedy jest cisza, kiedy nie ma pewności i to powoduje, że mamy największe wyniki. I oczywiście zgadzam się z tym w 100%. Najlepsze moje wyniki, które zrobiłem, czy to na runę, czy to na Ferum, czy to teraz na Milsiu, czy na innych wielu, wielu altcoinach, czy na Polkadot, który kupowałem po 3 dolary, czy na Solanie, który kupowałem po 25 dolarów. To są wyniki, które zostały zrobione wtedy, kiedy rynek był w dole, w kiedy wszyscy się zastanawiali, czy pójdziemy jeszcze w kierunku hossy, a więc uważam, że gdzieś tam można pod tym hasłem Fortuna sprzyja odważnym podpisać się obiema rękoma. No i oczywiście, słuchajcie, wczoraj dałem takiego tweeta, że za Zaczynam realizować swoje zyski na altcoinach. No, i było bardzo dużo pytań. Wyjaśniłem, słuchajcie, dlaczego to zrobiłem. Po pierwsze, słuchajcie, moje portfolio altcoinów było wczoraj na ATH. To był naprawdę niesamowity wzrost i uznałem, że wiele pozycji gdzieś tam doszło do tych poziomów, które sobie założyłem i zrealizowałem. Słuchajcie, 10% swojego portfela altcoinów zostało wycashowane do stablecoinów. Oczywiście mam jeszcze 60% altów w portfelu, ale jest już u mnie lepiej. Tak jak pamiętacie w pierwszej odsłonie hostsy, to było 70%, już jest tylko to 60%, a więc 10% poszło w stablecoiny. No, i oczywiście ta decyzja jest też y, gdzieś tam pokierowana tym, że mam dużą część kapitału właśnie w private i public sellach, a więc wiele pozycji jeszcze przede mną, wiele listingów przede mną, i liczę, że tutaj również uda się zrobić dobry wzrost. No, i tak jak wiecie, dla mnie podstawą y, z każdej hosty, z każdego cyklu jest zabezpieczenie zysku w stablecoinach na wypadek spadków. Jeszcze raz powtarzam: największy błąd, jaki można popełnić w mojej prywatnej opinii na rynku kryptowalut, jest to właśnie brak środków na inwestycje wtedy, kiedy jest. Wtedy, kiedy leje się krew, ja wiem, że teraz jest euforia, wiem, że wasze portfolio wyglądają bardzo dobrze, wiem, że wszystko jest na zielono. Natomiast warto sobie zrobić screenshot waszego portfolio. Ja akurat sobie teraz założyłem swoje portfolio na CoinMarketCapie, tam sobie sprawdzam, a więc nie tylko już w telefonie. Warto zrobić sobie screenshot, i jeżeli nie uda wam się zrealizować zysku i rynek mocno zleci, będziecie mieli porównanie, jak łatwo stracić pieniądze na rynku kryptowalut. Oczywiście m, pokazywałem wam ostatnio te dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, że rzeczywiście możemy iść w kierunku hosty aż do czerwca. Wiele osób na to wskazuje, wielu traderów to pokazuje, że rzeczywiście ta hossa może przenieść się na następny rok, ale są osoby, które mówią, że ta hossa może skończyć się już w tym roku. Dlatego ja staram się przygotować na każdy scenariusz i po prostu realizuje, 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 realizuje zyski ze swoich pozycji i jest to dla mnie absolutnie fundament. I podstawa. Natomiast wiem, że wiele osób tych zysków nie ma, doskonale to rozumiem. To zależy oczywiście od tego, w którym momencie dołączyliście do rynku kryptowalut. Dlatego tutaj gdzieś tam nowe osoby muszą inwestować w fundamenty, a więc w te projekty, które rzeczywiście mogą przetrwać hostse i bezse. Myślę, że doskonale wiecie, jakie to są projekty. Także nie będę tutaj tego powtarzał. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, jeżeli chodzi o moją realizację, postanowiłem, że 15% z moich stablecoinów, a więc z tego, co zarobiłem na rynku, i tutaj mam na myśli nie tylko gdzieś tam zarobki, właśnie z realizacji zysków z poszczególnych coinów, ale również zrealizowałem swoje zyski, m.in. z IDO, z Solamy, w których brałem udział, z IDO, tego ostatnio na właśnie Słopie, ale również z lunchpadów, Launchpuli, tutaj razem ta duża realizacja poszła i 15% będę Wrzucą w kolejne projekty. To czemu się przyglądam? Przede wszystkim Blocktopia, a więc blok, a więc Metaverse, duży Metaverse, w bardzo dużo mocnych partners. Czekamy tutaj na spadek, a więc ja jeszcze nie kupowałem. Wiem, że ma tu być jeszcze jedno duże uwolnienie tokenów dla osób, które kupowały ten projekt w private sale. Projekt numer dwa, projekt, który wygląda naprawdę niesamowicie, to jest Firestarter, a więc Flame Metaverse, Launchpad naprawdę wygląda to dobrze, porównajcie sobie market capy z podobnych projektów, może to być bardzo, bardzo dobra rzecz kolejny projekt, jest to projekt, który znalazłem wczoraj jest to projekt, który łapie jakiś tam social hype jest to gaming, karcianka połączona z DeFi ale tutaj, no tutaj się jeszcze będę przyglądam. przyglądał natomiast uważam, że projekt mega wartościowy no i dwa ostatnie, słuchajcie, projekty, oczywiście projekt Casta io to jest aplikacja, a więc kolejny gracz na rynku, który wejdzie tutaj z możliwością kupowania kryptowalut to walut, trzymania ich na aplikacji, licencjonowana oczywiście rzecz, no i z własnym tokenem, i liczę, że tutaj na początku będzie możliwość pozyskania tego tokenu i da to fajny zwrot, natomiast jeszcze tego tokenu nie ma mój no projekt, ostatni projekt, najbardziej kontrowersyjny. Dlaczego? Dlatego, że ja w takie projekty zazwyczaj nie wchodzę, jestem fundamentalistą, raczej bardzo mocno sprawdzę, sprawdzam projekty. Natomiast widzę, że jeżeli chodzi o Moon Rabbit, jest duży social hype i jest dużo niewiadomych. Od czasu do czasu warto zaryzykować. Dzisiaj na grupach pisaliście, że do koniec hossy, bo Maciej Tomczyk wchodzi w shitcoiny. Natomiast tutaj oczywiście ryzyko jest bardzo duże. Natomiast wiele osób znanych już o tym projekcie pisało. Między innymi wiele osób zastanawia się, czy to nie, nie jest właśnie Elon Musk, czy, czy on właśnie o Moon Rabbit tutaj nie mówił. Natomiast również Cryptobeard dał informację, dwa razy tweetował o tym projekcie. Kilka innych osób również tweetowało. Jeżeli chodzi o ten projekt, oczywiście ryzyko jest bardzo duże, dlatego że tutaj nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy. Jest bardzo dużo z Znaków zapytania, natomiast jest kilka rzeczy, które powodują, że ja uznałem jednak mimo wszystko, że ryzyko jest duże, że nie jest to gdzieś tam skam. Dużo możliwości tutaj będzie będzie marketplace yy, będzie kilka innych rzeczy. Natomiast na razie cena tego tokenu stoi w miejscu mimo że jest on gdzieś tam yy, skupowany. Yy, oczywiście pamiętacie yy, dwa dni temu był duży Rakpool, a więc jeden projekt się zawinął yy, Squid Game a więc ten projekt który niby miał tutaj rozdać tokeny i zrobić grę dla ludzi zawinęli ponad chyba 2,8 miliona dolarów zostawili ludzi. Także projekt padł a więc inwestując w tego typu projekty. Trzeba jak najbardziej, słuchajcie, liczyć się z ryzykiem. Oczywiście to jest zrobione, słuchajcie, na polsce, jest to również bridge. Ja kupowałem to na, w RC20 na probicie, natomiast można sobie to bridgeować, jest taka możliwość, jest tu możliwość pasywnego zarabiania, jest jakiś tam staking, ma być jakiś DeFi. A więc słuchajcie, zobaczymy. Natomiast ja traktuję to absolutnie jako zabawę. Chcę, żeby to bardzo mocno dzisiaj wybrzmiało, ale rzeczywiście jest to projekt, w który zainwestowałem, i jest to projekt, w który jakieś tam drobne wrzuciłem, no i będziemy sobie tutaj oczywiście ten projekt jak najbardziej śledzić. Oczywiście projekt, który dał bardzo dobre zyski, jest to projekt MIRSH, a więc niemiecki projekt, realny projekt, projekt właśnie MLT. Gratuluję wszystkim. Słuchajcie, wielokrotnie w pobudkach, wielokrotnie na Twitterze, wielokrotnie na Telegramie pisałem, że cena jest bardzo nisko, że cena jest poniżej private sale'u, a więc poniżej te 0.075. Wiem, że wiele osób robiło wtedy zakupy, także gratuluję wszystkim. Jestem dumny z tego projektu, bo chyba kryptoekipa jako jedyna mówiła o tym projekcie na polskim rynku. Jest to projekt, który wprowadziliśmy na polski rynek. Przed nami, oczywiście, start platformy. Uważam, że tutaj jest jeszcze duży margines. Jeżeli pójdziemy walt sezon, możemy pójść tutaj jeszcze bardzo ładnie. Natomiast już te wyniki są bardzo, bardzo dobre, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja będę tutaj, oczywiście, sprzedawał poziomami. Nie czekam gdzieś tam, tak jak wszyscy, na start platformy i nie czekam na to the moon. Gdzieś tam będę sobie tutaj realizował poziomami. Natomiast trzymajcie się swojej strategii, ale. W mojej prywatnej opinii na razie to jest cały czas market cap mały. Kiedy porównujemy ten projekt do innych projektów takich jak Tita Network czy czy kilku innych które budują podobne rozwiązania oczywiście podobne dlatego że tu mamy projekt jednak licencjonowany licencjonowany mamy projekt przede wszystkim realny z rynku klasycznego który tworzy platformę na, blockchain, na blockchainie mamy dużą użyteczność tokenów w ekosystemie a więc Myślę, że tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. Szybciutko nabijmy krypto, a potem jeszcze do naszych projektów będzie jeszcze kilka dzisiaj ważnych informacji. Także mam nadzieję, że jest ciekawie, łapa w górę i lecimy z naszymi tematami. Oczywiście. Jeżeli chodzi o Ethereum, wszystko wygląda byczo. Tak jak wiecie, mamy nowe ATH na Ethereum. No i słuchajcie, muszę się przyznać, że na Ethereum pierwszy raz w tej hoście zrealizowałem swoje zyski. A więc z tego Ethereum, które dokupowałem, również to poszła sprzedaż. Także bardzo się cieszę, że w końcu coś na Ethereum zarobiłem. Także jestem zadowolony. Naprawdę słuchajcie, to jak się realizuje zyski z pozycji, które dokupowało się na spadkach, jest to niesamowite uczucie. Oczywiście nie jest to łatwe. Biłem się z myślami, bo wiecie, że Ethereum jest to dla mnie ważna pozycja, ale jednak, jednak część zysków zrealizowałem. Po prostu potrzebowałem tego, dlatego że widzę dzisiaj, że moje portfolio jest na ATH. No i to, co jeszcze warto zwrócić uwagę, mamy znowu taki czas, kiedy wiele shitcoinów dochodzi. Słuchajcie, do głosów wczoraj, tu jak się otwierało, to było masa jakieś tam szyby, nie shiby, różne dziwne projekty. Bardzo dużo memcoinów robi lepsze wyniki niż projekty fundamentalne. Poprzednio, kiedy tak się działo, mieliśmy potem duży dump, duże spadki i nawet jeżeli pójdziemy w kierunku drugiej odsłony alt sezonu, nawet jeżeli pójdziemy po nowe ATH na Bitcoinie, to możemy mieć jeszcze jeden czy nawet dwa dumpy i ja staram się na to przygotować. Widzę, że zbyt dużo projektów bez fundamentów, z dużo królików i innych rzeczy robi niesamowite wyniki, a jak takie rzeczy się dzieją, to ja zaczynam się po prostu bać i zaczynam realizować swoje zyski. Oczywiście Ethereum zaliczyło pierwszy deflacyjny tydzień. Krótko mówiąc, odnotowano pierwszą ujemną podaż przez 7 kolejnych dni. Oznacza to mniej więcej, że spalanie jest większe niż wydobycie. Oczywiście są to dobre sygnały dla Ethereum, natomiast ciągle Ethereum słuchajcie, jest drogie, ciągle nie jest to blockchain dla biednych ludzi. Ja ostatnio robiłem kilka transakcji na swoim Metamasku, no i jak zsumowałem te opłaty, no to wyszło około 400 dolarów, no to to nie są małe pieniądze, więc ciągle czekamy tutaj, aż pewne rzeczy zostaną poprawione. Ciągle Czekamy na zmniejszenie opłat na Ethereum, natomiast Ethereum się rozwija. Biorąc pod uwagę, jak mocno rozwijają się metaversy, niedługo dojdzie do takiej sytuacji, że większość projektów z MFT z PlayStation będzie się chwalić, że będą budować metavers. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś tam Facebook, Facebook wzmocnił ten trend, który istniał w krypto, i dzisiaj wiele projektów o tym mówi, i wiele projektów będzie się pod tym podpisywać, a więc absolutnie to się będzie dziać, dlatego warto również zwrócić uwagę, żeby kilka projektów właśnie z tym związanych mieć w swoim portfelu. Użytkownik Coinbase stracił 11 milionów dolarów przez fałszywe powiadomienia. Oczywiście cały czas dostajemy informacje o tym, że wiele osób traci kryptowaluty nie tylko zresztą na rynku, słuchajcie kryptowalut, do, cały czas gdzieś tam wydzwaniają telefonami do mojej żony znowu z PKO, gdzieś tam dzwonili oczywiście pan z wschodnim akcentem, że żeby się zalogowała na konto, bo coś tam jest nie tak, także nie dajcie się na to nabierać, pamiętajcie po to są też nasze grupy, jeżeli nie jesteś pewien czegokolwiek, jeżeli widzisz, że opłata jest nie taka, jeżeli widzisz, że strona jest nie taka, jeżeli boisz się coś zatwierdzić wejdź i zapytaj, po to to są nasze grupy, po to jest ponad 5 tysięcy osób i to nie są duchy, to nie są osoby dodane sztucznie, ale są to grupy budowane ciężką pracą kryptoekipy przez ostatnie ponad dwa lata na tym rynku, więc warto tam być z nami. Natomiast mamy tu taką informację, że pewien użytkownik stracił aż 11 milionów dolarów po tym, jak padł ofiarą skamu. Gdzieś tam zalogował się poprzez powiadomienia, które oczywiście nie pochodziły od Coinbase'a. Także tego typu przykre sytuacje zawsze muszą zwracać uwagę na naszą czujność i pamiętajcie, nie wasze klucze, nie wasze kryptowaluty. Pytaliście mnie również o moje stablecoiny. Tak jak wiecie, ja lubię jak moje kryptowaluty pracują. I lwia część mojego portfela jest rzeczywiście rozrzucana po różnych miejscach. Miejscach, w tym miejscach scentralizowanych takich jak Cryptocom, takich jak Celsius, takich jak IldApp. To są trzy takie główne miejsca, gdzie ja posiadam swoje środki, ale dużo moich stablecoinów leży po prostu na ledgerze. Leży na ledgerze, do którego mam dostęp i nie trzymam wszystkich jajek w jednym koszyku. Zyski staram się dzielić. Warto o tym słuchajcie pamiętać. Oczywiście Patrząc na te licencje, które posiada KryptoKon, które posiada Ilda czy Celsius, moje zaufanie jest rzeczywiście duże. Natomiast nie jest tutaj y, gdzieś tam y, dozgonne. Tak? Także tutaj warto o tym pamiętać, że ciągle są to projekty y, gdzieś tam scentralizowane. No, oczywiście mam też miejsca zdecentralizowane, ale tam ryzyko również słuchajcie, jak najbardziej y, występuje. Czekajcie, doładuje się Gaminatem. Dobre suple od naszego sponsora, nie są złe. No i słuchajcie, oczywiście, jesteśmy dalej na BIM krypto. Dużo mówi się o Stanach Zjednoczonych, dużo mówi się o Joe Bidenie i o raporcie dotyczącym regulacji stablecoinów i DeFi. No i mamy taką informację, że Kongres wydał dyrektywę, która przewiduje, że emitenci stablecoinów zarejestrują się jako banki lub ubezpieczone instytucje. Depozytowe. Oczywiście ten raport jest wydany przez grupę roboczą. Natomiast ważne to jest to, że dzisiaj nikt nie mówi o banowaniu kryptowalut, nikt nie mówi nawet o banowaniu Stellbecoinów, a dzisiaj rozmawiamy o regulacjach, co, w mojej prywatnej opinii, jest kierunkiem dobrym. Oczywiście dobrym gdzieś tam w różnych granicach, dlatego że po to między innymi jesteśmy w krypto, żeby gdzieś tam mieć jakąś wolność. Myślę, że to dla wszystkich jest jasne. Oczywiście mamy raport na BIM Crypto Exclusive, czyli listopad przyniesie potężny alt season. Tak jak wiecie, ja liczę na to, że ta końcówka roku będzie epicka. Liczę na to, że wiele moich pozycji zrobi ATH i chciałbym, słuchajcie, już w tym roku wyjść z ponad 80% moich altcoinów. Chciałbym mieć spokojne święta i spokojny nowy rok, a nie po nowym roku, po Sylwestrze patrzeć jak wszystko krwawi i zastanawiać się, co się stało, tak? Oczywiście, tak jak mówię, pamiętajcie, że tych scenariuszy jest kilka. Podejmujcie własne decyzje, nie kierujcie się nigdy nikim, zróbcie gdzieś tam rozeznanie swojego portfela, podzielcie sobie to procentowo i myślę, że wtedy jak najbardziej słuchajcie, będzie ok. Natomiast Exclusive raport z BIM krypto do przeczytania, myślę, że warto się zapoznać. Oczywiście to na co czekamy to IDO, które będzie jutro, a więc tokenów giełdowych, a więc tokenów giełdy Waves Exchange. Ja tak jak wiecie mam dodaną płynność, a więc te tokeny u mnie się gromadzą. Również na Cointelegraph macie kilka informacji. Zobaczymy jak to się rozegra, jaka tutaj będzie cena. Oczywiście tak jak mówię, ja uczestniczę w Early Birds. Oczywiście był czas, żeby dołączyć, także zobaczymy jak to wszystko się rozegra. Oczywiście bardzo dużo mówi się o Metaversum, o Meta, nie tylko w kontekście Facebooka, ale w kontekście projektów, które tym się zajmują. Mnie cieszy, że nasz polski projekt Athers również zamierza implementować tam reklamy, więc może być naprawdę, naprawdę ciekawie. Microsoft Teams przeniesiony do Metaversum, Gigant idzie w ślady Facebooka. Microsoft ogłosił, że wdroży awatary 3D i wirtualne środowisko dla spotkań biznesowych. Wynika z publikacji prasowych, a więc, słuchajcie, niesamowita rzecz. Wszystko idzie w tym kierunku. Oczywiście, tak jak wiecie, nie jest to do końca dobre. Moje przemyślenia gdzieś tam dostaliście na Twitterze. Jest to związane z uzależnieniem, z niewolnictwem, ze stuprocentową kontrolą, ze sprawdzaniem tego, co robimy. A więc, pamiętajcie, nie dajmy się zwariować. Korzystajcie ze swoich swobód, koleżanki. Korzystajcie ze swojej wolności, to jest bardzo ważne, i gdzieś tam pamiętajcie o tym życiu poza, poza właśnie tym światem online. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Ok, lecimy do naszych projektów. Radium, słuchajcie, przed nami dwie duże akcje, a więc Radium ruszyło cztery litery. W końcu będziemy mieli Accelerator, mamy dwa projekty Gino Pets to będzie projekt związany właśnie z MFT z gamingiem z Play and Earn, Move to Earn MFT Game także to jest projekt numer jeden no i projekt numer dwa to jest oczywiście Defi Land a więc projekt który już ja w swoim portfelu mam bo dostałem tu alokację na Solanium natomiast fajnie że na Radium również zaczyna coś się dziać no i oczywiście przypominam że na Solanium można zapisywać się na Seed Game. To moim zdaniem będzie kolejny gigant na Solanie. Myślę, że po tym i do ten projekt zrobi niesamowity wynik. Jeżeli nie macie swoich slimów na stakeu, warto również skorzystać z rundy społecznościowej, zrobić zwanie w social mediach. Wiem, że ciężko jest dostać ten ticket, ale oczywiście warto nad tym popracować. No i oczywiście projekt, który pokazywałem wam na początku, a więc Moon Rabbit. Projekt, który jest zagadką, jedną wielką, niewiadomą. To może być Shitcoin. Może gdzieś tam tutaj nic się nie wydarzyć, a może to być projekt, który przyniesie fajne zwroty. Jest to pierwszy gdzieś tam tego typu projekt, który ja inwestuję podczas tej hossy, a więc ja takie ryzyko podjąłem. Natomiast tak jak mówię, gdzieś tam CryptoBeard dwa razy o tym wspominał, pokazywał również, również wykresy, także warto, warto gdzieś tam temu się przyjrzeć. Natomiast myślę, że jest to tego typu projekty są dla osób, które gdzieś tam lubią trochę hazardu, lubią trochę loterii i na pewno na razie tutaj... Jak Jakichś super fundamentów po prostu nie ma. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. No i oczywiście Cryptocom i partnerstwo z UFC. Słuchajcie, zbliża się y, kolejny Drop, 268 paczek. Także, słuchajcie, warto to kolekcjonować. Będzie można wygrać y, nagrody, właśnie ekskluzywne związane z UFC. A więc ten drop jest jutro. No i słuchajcie, ja jako również fan sportu walki, wezmę tutaj udział. Kupowałem ostatnio te karty, które były. NBA odpuszczam. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o UFC, jak najbardziej będę brał udział. No i słuchajcie, na CryptoCom ruszyły depozyty Farm i Gala. Eee, oczywiście mam tu na myśli aplikację. No, i jeżeli chodzi o Gala, jest to projekt, który znam już od jakiegoś czasu, a więc Gala Games myślę, że warto temu się. Przyjrzeć dlatego, że bardzo mocno ruszyli z kolejnymi grami i może tutaj się dużo dziać. Sam token 009, 0096 właściwie, no i jesteśmy obecnie 30% poniżej ATH, które było dwa miesiące temu. Natomiast, jeżeli interesujecie się gamingiem, Play and Earn, warto tutaj słuchajcie zajrzeć. Tak jak mówię, mają już kilka tych gier: jest Townstar, jest Mirandus, Spider Tanks, jest Fortified i jest. Tutaj jeszcze jakaś gra związana z kosmosem, a więc tak naprawdę cztery gry są w przygotowaniu. Ta z tego co wiem jest już odpalona i wygląda to całkiem dobrze. Widać, że pracują nad kolejnymi grami, także może tutaj dziać się naprawdę dużo. Ja również zastanawiam się, czy to nie będzie kolejny token, który jeszcze podczas tej hosty wprowadzę właśnie do swojego portfela. Jeżeli ktoś siedzi w ekosystemie gala, dajcie znać swoją opinię, dajcie znać na grupach, dajcie znać, może ktoś gra, jak to wszystko jest zbudowane czy jest grywalne i jak to wygląda lecimy sobie dalej, słuchajcie, jesteśmy na probicie, przy probicie kolejny ekskluzyw przed nami, ostatnio były dwa bardzo dobre ekskluzywy, dały bardzo dobrze zarobić 9 y, tutaj listopada, Shiba za 50% a więc ja również będę tutaj jak najbardziej y, uczestniczył, no i oczywiście słuchajcie, dużo dzieje się w Real Fever to był naprawdę dobry miesiąc dla tego projektu, nie mam tu na myśli oczywiście wzrosty ceny samego tokenu, ale to co się wydarzyło to naprawdę dużo, dużo ciekawostki Rzeczy oczywiście bridge na poligonie mieliśmy również ama podsumowujące mieliśmy pokazanie implementację kart mieliśmy pierwszy mft hold program a więc możliwość stekowania swoich kart mieliśmy airdrop mieliśmy oczywiście tutaj staking tokenów fever w który ja oczywiście wszedłem także dużo dużo rzeczy się działo był to dobry miesiąc sam token jest obecnie bardzo nisko ja tutaj oczywiście swoje pozycje będę też uzupełniał dlatego że duża część moich feverów poszła ostatnio na zakup paczek, i gdzieś tam myślę, że to jest absolutnie dobra cena, żeby ten token doładować. Więc dzisiaj lub jutro również będę tutaj robił sobie kolejne zakupy. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Oczywiście dużo dzieje się w Chilis. Ostatnio mieliśmy fajne wzrosty. Mi się udało sprzedać naprawdę na dobrych poziomach po tym wystrzale, ale to tylko dlatego, że tak jak was nie miałem to ustawione, a więc doszliśmy tutaj do 0,55, a na Binanceie było nawet więcej troszkę. Natomiast na Chilisnecie sprzedałem za 0,55, na Binanceie również w tych okolicach i odkupiłem sobie później część pozycji po tutaj 0,47-0,48, a więc już jestem na minusie. Natomiast oczywiście Chilis radzi sobie coraz lepiej, widać po kolei te wybicia są coraz mocniejsze, także czekamy, czekamy, bo tutaj również dużo przed nami. No i to co mnie cieszy, to że Chilis również zaczyna się reklamować, podobnie jak KryptoKom, w różnych miastach. Mamy tutaj banery, mamy tutaj informacje o fantokenach, nie tylko już na meczach, ale również gdzieś tam w przestrzeni publicznej, co wygląda słuchajcie, całkiem, całkiem obiecująco. Oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, a więc nasz polski projekt, nasz polski przyszły gigant, mam nadzieję, a więc Aritem. Yy, mamy informację o tym, że już niedługo będziemy mieli, słuchajcie, na Pancake Słopie listing, także czekamy. Gratuluję wszystkim, którzy dostali się tutaj yy, na wszystkie fazy sprzedaży. No i oczywiście dzisiaj wleciał świeżutki, słuchajcie, artykuł, bo dosłownie wleciał yy, chyba, yy, 10 minut temu, czy 15 minut temu, na temat stakingu, farmingu 1 milion tokenów ARI Genesis Rewards. No, i do tego zrobię oddzielny filmik, omówię wam dokładnie, słuchajcie, jak to ma wyglądać, na czym to będzie polegać. Jest oczywiście to rozpisane po polsku, artykuł będzie również na naszych grupach. Ale to, co mnie cieszy, to jest oczywiście to, o czym mówimy od początku, a więc użyteczność tokenów ARI, także również możliwość pasywnego zarabiania. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Śledźcie Twittera, bądźcie na naszych grupach. Kłaniam się nisko. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.